witam serdecznie. 27 maja 2011, kikowy szlak, właściwie nie dokładnie kikowy szlak, bo jeszcze Marbella w Hiszpanii. Dziś wieczorem wracam do domku. Parę słów na temat zasad. Zasad, które mamy głęboko wpojone, zasad, które decydują o tym, w którą stronę się poruszamy w takich momentach krytycznych, takich przełomowych, takich no, momentach wyzwań. Kiedy człowiek patrzy na życie, to widzi, że ludzie, którzy idą najbardziej do przodu, rozwijają się, mają sukcesy w życiu, to są ludzie, którzy przechodzą zazwyczaj przez różnego rodzaju trudności. I tak naprawdę te trudności zmieniają tych ludzi. Z kolei, kiedy patrzymy na gdzieś tam ludzi żyjących gdzieś tam przeciętnie, nie mających sukcesów, to zazwyczaj jest to ktoś, kto unika wszelkich trudności. Po prostu gdzieś tam je omija, chowa się za nie, prawda? Nie chce ich pokonywać. I prawda jest taka, że stresowe sytuacje, gdzieś tam pewne napięcia, jakieś tam zwroty, prawda, powodują, że się zmienia. I ta zmiana może być zmianą na lepsze i niekoniecznie na lepsze, prawda? Ale prawda jest taka, że te sytuacje powodują, że przestajemy zazwyczaj myśleć logicznie, gdzieś to racjonalne myślenie nam umyka, włączają się ogromnie emocje, ale tak naprawdę te emocje oparte są już w tym momencie na naszym instynkcie, właściwie na naszym gdzieś instynkcie samozachowawczym, prawda? W takich kryzysowych sytuacjach to się włącza. I wtedy właściwie wszystko się decyduje. Wtedy najważniejsze są zasady, które mamy głęboko wpojone. Dlatego, że można zareagować w dwójnasób. Można gdzieś tam ratować się ucieczką i część ludzi tak reaguje w kryzysowej sytuacji, po prostu ucieka. Czyli właściwie myśli wyłącznie o sobie. Część ludzi ma... Ta sytuacja jakby mobilizuje, sprawia, że mogą wykazać się działaniem ostrym, jakimś tam bohaterstwem, odwagą, prawda? I to jest tak charakterystyczne, tak bardzo widoczne w pracy zespołu, prawda? W zespole ta kwestia zasad, wspólnie wyznawanych zasad, zasad, które ma każdy indywidualnie oczywiście wpojone, ale które są tak bardzo ważne dla zespołu, odgrywa tak ogromną rolę. Dlatego no, na tej dzisiejszej kikowej trasie tych parę słów na temat wagi zasad, tych wpojonych, które mamy głęboko gdzieś tam w sobie, które decydują w tych momentach krytycznych, kryzysowych, przełomowych, tych szczególnych momentach. Ogromnie ważna sprawa. Pomyśl nad tym. Pomyśl nad tym, jakim zasadom hołdujesz, jakie zasady wyznajesz, a co jest tak w tobie głęboko zakorzenione. Tyle na razie z tej kikowej trasy. Jutro już w Słubice. Na razie. Hej.